Zawsze ci Zawsze ci No, to się... No, się daj! Tylko nie chcę zrzeszona, mam ten drive'a, a nie za dupę. A co to jest pieniądze? Za dupę? Wracamy po przerwie z drugim filmem z naszej serii Iceberg Uniwersum Eli Gavin. Jeśli nie widzieliście pierwszej części, to koniecznie to nadróbcie, gdyż bez znajomości podstaw niewiele ogarniecie. Przypominamy, że stworzony przez nas iceberg składa się z 8 warstw. Powoli będziemy teraz wchodzić głębiej. Warstwa trzecia. Ingerencja matki w prowadzenie domu. Przenieś się tam z moimi rzeczami do pracy, z córką, żeby tam nas nie nachodził nikt i nikt z rodziny nie będzie mógł wchodzić mi tam po prostu ruszać, przestawiać, ustawiać rzeczy. Pomieszczę się ze wszystkim, będzie fajnie. Słuchajcie, strasznie o tym marzę. Przypomnijmy, że Ela Gavin już za kilka miesięcy będzie miała 53 lata. Niejedna kobieta w tym wieku jest już babcią. Ela zaś ma 11-letnią córkę. Wydawałoby się więc, że powinna być samodzielną i niezależną kobietą. Ja jeszcze nigdy w życiu, przez całe moje życie nie zapłaciłam ani jednego rachunku za wodę. Ja nawet nie wiem, ile się miesięcznie za wodę płaci. Ja się po prostu mogę myć 100 razy dziennie, bo ja po prostu rachunków za mieszkanie, za wodę, za prąd nie płacę, bo po prostu moja matka opłaca tutaj wszystkie rachunki, bo mieszkanie jest na nią. Ja mam na to wyjebane, ja sobie tutaj na niczym nie oszczędzam. Po prostu leję sobie wody, ile chcę, ogrzewam sobie, co chcę i mam to w dupie i nic mi matka nie mówi, czy duży rachunek, czy mały, to w ogóle dla mnie nie ma żadnego znaczenia. I nie chodzi tu jedynie o aspekty finansowe, ale przede wszystkim o samodzielne stanowienie o sobie samej i własnym otoczeniu. Przede wszystkim domu. Jednak Ela jest niczym osoba kompletnie ubezwłasnowolniona. Jej ponad 80-letnia matka, widząc nieodpowiedzialność oraz skrajną niegospodarność ponad 50-letniej córki, zmuszona jest nie tylko donosić córce i wnuczce obiady, aby zapewnić im pełnowartościowe posiłki. Sprawa sięga bowiem znacznie głębiej. Podczas wyjazdów Eli na wakacje staruszka chodzi na Ceglarską, by sprzątać, zająć się nieco domem, uporządkować narastający w nim bałagan. Natomiast moja mama przychodzi często, jak mnie nie ma i regularnie wszystko mi wyrzuca. Ja jak gdzieś jadę na wakacje, jest niezadowolona, że nas nie ma, denerwuje się, chodzi sobie do mieszkania, otwiera sobie swoimi kluczami i tutaj po prostu mi wyrzuca różne rzeczy, na przykład obrazy ze ścian, gazety z płytami, jakąś galerię. No ale jak mnie nie ma, no to ona mi tutaj przychodzi i przestawia. Jestem strasznie o to zła. Wszyscy pamiętamy słynny już film sprzed wyjazdu Eli na wakacje w lipcu 2021 roku. Piętrzące się w łazience stosy mokrego, zatęchłego wręcz prania, wszechobecny syf i brud. Idąc dalej, sceny z gotowania ukazujące klejącą się tłuszczu płytę kuchenki, posklejane od brudu płytki i fugi, w których lęgną się miliony paskudnych bakterii. Tak prowadzony dom bez ingerencji tej biednej staruszki dawno już nadawałby się do interwencji dziennikarskiej, ale nie tej z rodzaju wyimaginowanych przez Elkę. Mamy tu na myśli prawdziwą interwencję w stylu uwagi tego. Może ktoś znajomy ma do wynajęcia taki dom, lokal. Tam by już nikt z rodziny nie mógł mnie kontrolować, ruszać, przestawiać moich rzeczy. Odkupię sobie jakieś ubranka dziecięce i będę się bawić nimi, bo ja lubiłam się bawić tymi ubrankami. Związki rodzinne. Znacie to przysłowie, tudzież frazeologizm? Zły to ptak, co własne gniazdo kala. Nieraz zapewne słyszeliście też uwspółcześnioną, bardziej wulgarną wersję nie sra się do własnego gniazda. Otóż nasza podstarzała pseudo-youtuberka sra do swojego gniazda i na własną rodzinę, ile wlezie. Ela poza świętej pamięci ojcem i biedną matką, która pomimo swojego podeszłego wieku nieustannie dogląda Eli i jej córki, posiada także starszego brata, który jest bezdzietny, zaś mieszka wraz z żoną. Nie będziemy bawić się w odsłanianie danych osobowych, gdyż nie chodzi nam o krzywdzenie kogokolwiek, a już w szczególności nie o krzywdzenie osób trzecich, które z uniwersum mają tyle wspólnego co nic, poza oczywiście więzami krwi. Jednak musimy wspomnieć tę kwestię, gdyż również własnej rodziny Ela kompletnie nie oszczędza. Raz wypowiada się o swoim ojcu w samych superlatywach, odnosimy do pierwszego naszego filmu z serii Iceberg, zaś innym razem opisuje go jako zakochanego li jedynie w nauce, nie okazującego żadnych cieplejszych uczuć własnej rodzinie. Dość, by przytoczyć ten fragment wpisu Eli z Facebooka. Ojciec żył w swoim naukowym świecie i czułam się tak, jakby on był z Marsa albo należał do UFO. Niby tata, ale kompletnie nierealny i nieprawdziwy. Chyba nie lubiłam i nie kochałam moich rodziców, ciągle ich okłamywałam. Chociaż czułam wdzięczność, że zapewniali mi dom, jedzenie, potrzebne do życia nauki, rzeczy i pieniądze.
Żałuję jednak, że nie uciekłam z domu jako nastolatka lub jako dwudziestoparolatka. To przez rodziców nie umiałam znaleźć sobie chłopaka ani męża. Wydawało mi się, że to coś złego, bo do mojego 25 roku życia oboje chcieli mnie mieć dla siebie jak rzecz. Z kolei o własnej matce wypowiada się tak źle, że aż przechodzą nas ciarki nie tylko żenady, ale i strachu. Bo ciężko czasem uwierzyć w to, jak bardzo Elka potrafi być okrutna. Co nasza antybohaterka mówi zatem o matce? Opowiada randomom z internetu o tym, że jej rodzicielka chciała popełnić samobójstwo. Mówi o tym, że jej mama stosowała wobec niej przemoc psychiczną i fizyczną, na przykład poprzez obcinanie jej włosów czy podcinanie paznokci aż do krwi. Tak miałam 8 lat, może 9, jak moja mama zachorowała na depresję. I po prostu mieszkaliśmy na 9 piętrze w Bielowcu. To po prostu szła na balkon i mówiła, że będzie skakać. Kilka razy próbowała skoczyć, ale ją tato łapał. Zwierza się z tego, że dorastała w domu pełnym przemocy i wzajemnej nienawiści. Wspomina o zimnym, wymagającym i restrykcyjnym chowie, w którym wzrastała. Wielokrotnie w swoich filmach zagaja temat brata, ale potem zaczyna się wahać i wycofywać. Najpewniej jest to spowodowane tym, iż brat wyraźnie zakazał jej mówić na jego temat. Ale spokojnie, coś tam wiemy. Jak sama o nim pisze... Mój 4 lata starszy ode mnie brat ma trochę inny charakter niż ja. Jest nieśmiały, skryty, spokojny, opanowany, przedsiębiorczy, z poczuciem humoru, odpowiedzialny i mądry. To chyba całkiem inny charakter. Właściwie to ma też wszystkie moje cechy, tylko w lepszym wydaniu. Mój brat to osobny rozdział. Kiedyś o nim napiszę, dzisiaj nie mogę. Był typem katastrofisty. Często ciągnął rodziców i mnie na dół, na dno. Być może moi rodzice przez niego nie umieli cieszyć się życiem. On czegoś się dotknął, to niszczył. Trochę tak jak Andrzej, mój były mąż. Typ życiowego pechowca. Życiowe szanse przechodziły mu przed nosem jak kapryśny wiatr. Zostawał tylko brud i kurz. A potem kurzył wszystkich wokół tym brudem za karę, za swoje błędy, żeby już nikt nie miał czysto. Istotę relacji rodzinnych najlepiej oddaje fragment tekstu Eli Gawin, który opublikowała na swoim Facebooku w 2016 roku. W moim domu nikt nigdy nie kazał mi zmywać naczyń, odkurzać, robić porządków czy chodzić do pracy. Miałam się tylko uczyć. Teraz nie umiem przez to ugotować obiadu, nie wiem jak się odplamia ubrania i nic nie umiem zrobić w domu. Mojej mamie do dzisiaj wypominam, że jak byłam dzieckiem, to była dla mnie surowa. I na przykład obcinała mi na krótko włosy, brzydko mnie ubierała i nie bawiła się ze mną. Nie chciała, żebym podobała się chłopcom. Na złość jej podrywałam w szkole podstawowej wszystkich możliwych chłopaków, a idąc do szkoły przybierałam spodnie na krótką, własnoręcznie skróconą i podszytą spódnicę. Tak nauczyłam się dobrze szyć. Jako 13-latka obcinałam i przerabiałam wszystko, to co kupowała mi matka. Była bezsilna, bo jak próbowała się temu sprzeciwiać, biegłam poskarżyć się ojcu. Tato mnie uwielbiał i na wszystko mi pozwalał. Teraz, po latach, przy każdej okazji dręczę mamę z tego powodu, że kiedyś była dla mnie surowa. A każdą moją porażkę tłumaczył jej tym, że mnie nigdy nie kochała. W efekcie mama poświęciła wszystkie oszczędności na uruchomienie mojej firmy. Ponieważ nadal robiła mi wyrzuty, kupiła mi samochód, a potem mieszkanie. Nadal potrafię do niej przyjść i zacząć się żalić, że jak byłam mała, to obcinała mi włosy, a potem pytam jakby nigdy nic. Mamo, masz pożyczyć 100 zł? Mama nie umie mi niczego odmówić w perspektywie zarzutu, że zaniedbywała mnie jako dziecko. A ja jej z tego powodu często dokuczam. W efekcie mój brat obraził się na mnie. Zawsze uważał, że manipuluję rodzicami i ich miłością do mnie. Nie rozumiał, dlaczego poświęcają mi więcej uwagi niż jemu. I wydają na mnie wszystkie pieniądze. Odpowiedź jest prosta. Domagałam się tej uwagi i miłości na siłę. Mój brat jest bardziej nieśmiały niż ja. Nigdy nie walczył o uczucia rodziców. Moja mama nigdy mnie nie uczyła, żeby o siebie dbać. Ona w ogóle, jak ja byłam mała, to nie chciało się jej mi zaplatać włosów, ani robić różnych warkoczyków, jakiś spinek wplatać. To brała mnie po prostu do fryzjera, jak chodziłam do szkoły podstawowej. Mi obcinała tak włosy na bardzo krótko, o tak tutaj. A grzywkę mi obcina tak. Worek z bielizną.
że moja mama w czasie, gdy wyjechałam na wakacje, tutaj mi segregowała w domu różne rzeczy. Miałam takie fajne rzeczy przygotowane w worku, takie czarne, różne ciemne, fajne, rokowe na live. I wyobraźcie sobie, że ona mi prawdopodobnie ten cały worek z tymi ubraniami wyrzuciła do śmieci. Bo on gdzieś tam stał w piwnicy, no to stwierdziła, że to mi jest niepotrzebne i mi to wyrzuciła. Jak również, w ogóle moja mama sobie tu chodzi do mieszkania, jak nie ma, bo ma klucze, bo to nie jest moje mieszkanie, tylko rodziców. Wyrzuca mi jakieś ubrania, buty, książki, czasopisma, notatki. Ela cierpi na zbieractwo. Jest to tajemnica Poliszynela. Nikt o tym nie mówi, wszyscy wiedzą. O tym jednak dokładnie opowiemy dalej. Teraz jednak skupmy się na chwilę na słynnej sprawie worka z bielizną. Generalnie worki były dwa. Jeden z ubrankami dziecięcymi i niemowlęcymi córki Eli, które trzymała w nadziei na to, że się przydadzą, kiedy uda jej się począć drugie dziecko. Drugi worek z bielizną, strojem pokojówki, uprzężami i gadżetami w stylu dominy, oraz innymi fatałaszkami. Wiadomo, nie były to rzeczy nowe. Zbieranina różnorakiej bielizny i akcesoriów erotycznych z zapewne ostatnich 20 lat. I no po prostu moja mama wyrzuciła wszystkie ubranka. No, one były co prawda używane, ale myślę, że to były tak ubranka nowe, no to tak gdzieś za 50 tysięcy złotych, z 10 lat życia ma. Worki zniknęły podczas wakacyjnego wyjazdu Eli z córką w 2021 roku. Kiedy najstarsza nastolatka w Polsce zorientowała się, że w jej zasypionym domu czegoś brakuje, o 3 w nocy ruszyła do domu matki, obudziła staruszkę i urządziła jej karczemną awanturę na pół osiedla, a następnie długimi tygodniami z jednej strony karała matkę ciszą, a z drugiej żaliła się na live'ach, wyklinając całą rodzinę. Fun fact, worki się odnalazły. Elka o tym wiedziała, a jednak jeszcze przez jakiś czas ciągnęła tę historię, robiąc z siebie poszkodowaną ofiarę tyranii staruszki. Słuchajcie, no i wczoraj miałam troszkę ciężki dzień, dlatego że w nocy, wieczorem się czymś zdenerwowałam i gdzieś pojechałam między 3 a 4 rano. Pewna była awantura, wynikła. Wróciłam do domu o 5 rano, o 6 się położyłam. Seks przy hip-hopie. Zobaczymy, jaka następna piosenka leci. Ellen często nazywa się najstarszą w Polsce nastolatką. I coś w tym jest, nieprawdaż? Styl ubierania, wycinanie większych dekoltów w bluzkach, zachowywanie stylu trzpiotki. A żebyście może lepiej zrozumieli, zachowanie typowe dla Pick Me Girl. Pomimo, że Ella urodziła swoją córkę, będąc w kwiecie wieku, dobijając 40, umówmy się więc, że miała dość czasu, by się wyszaleć, to widocznie wciąż jej za mało. Więc albo Elka cofa się zwolna w rozwoju, albo przechodzi tak intensywną menopauzę, że hormony dosłownie odbierają jej rozum. Obnosi się więc z seksem, seksualnością, tym, że rozkłada nogi przed Markiem. I to w sposób tak ordynarny, jakby faktycznie miała 15 lub 16 lat i dopiero co straciła cnotę. Nie zachowa dla siebie nic, więc dzieli się wszystkim. A ponieważ uważa, że hip-hop jest młodzieżowy, podkreśla, iż to właśnie przy tym gatunku muzycznym lubi popuszczać szparę. Składanka hip-hop, miłość, życie. Wpiszcie sobie, w ogóle wam wyskoczy. Orzeszki. Mówię o seksie, ani nie jest wulgarne, ani nie jest jakieś nachalne, ani chamskie, ani niewłaściwe, ani ludzi jakoś nie wprawia w zażenowanie, tylko ja na przykład w fajny sposób to opowiadam, moim zdaniem. Taki przystępny i nie budzący jakichś takich negatywnych emocji, ani obrzydzenia, ani nic w tym stylu. Nie chodzi tu o orzeszki, które czasami lubimy sobie przegryźć. Gryzienie tych konkretnych spowodowałoby u mężczyzny prawdziwe katusze. Jeśli zapytacie nas, chodzi o kutasa? Odpowiemy, jeszcze jak. Ela kreuje się na znawczynię seksu, seksualności, fantazji i fetyszy. Wiemy i nie szanujemy, gdyż wiedzy na ten temat nie ma za grosz. Jednak to, co jest bardzo ważne, to męska duma. Mężczyźni wbrew pozorom są bardzo wrażliwi na punkcie swojej męskości i wytykanie im pewnych niedoskonałości, a co gorsze śmianie się z nich, jest dla nich naprawdę bardzo bolesne. Ela jednak i tym razem się nie pierdoli. W konwersacji na Messengerze ze swoim od dawna już byłymi moderatorkami nazwała prześmiewczo ją dramarka orzeszkami. Innym razem śmiała się, że Marek dochodzi w minutkę. Wszyscy ten temat znają i wszyscy radośnie się z tego naśmiewają. Zapominają przy tym, że jest to w swojej istocie bardzo okrutne. Marek nie jest niczemu winny, a nas przychodzą ciarki, żenady, że musimy to tłumaczyć. Mężczyzna nie zawsze ma wpływ na wstrzymanie wytrysku. Kiedy jest mocno podekscytowany, może zdarzyć się, że skończy szybciej. Ale nie jest i nigdy nie powinno być to dla niego plamą na męskiej dumie. A prawdziwa, dojrzała i kulturalna kobieta nie powinna robić sobie z tego powodu drwin w internecie. Czy Ela jest taką kobietą? Teraz już powinniście zrozumieć, że ani trochę nie. Ty opowiadasz o Marku, który ci się spuszcza do ust i to już jednak jest trochę na granicy, nie? No ale dzisiaj na przykład nie mówiłam nic.
na biografii jakichś ludzi, a dlaczego ja, mając działalność gospodarczą, będąc polonistką, czyli piszę, czyli jestem pisarzem i realizuję też filmy, dlaczego ja nie mogę na temat seksu nic ani powiedzieć, ani nagrać, no dlaczego nie, a inni mogli, nie rozumiem tego. Ale w ogóle do ostatniego momentu jeszcze cały czas się liczyłam z tym, że on może przyjechać i coś mi się może nie spodobać, no nie? Że to jest w ogóle jakieś wszystko bez sensu, nie znam faceta, tak naprawdę go nie widziałam nigdy dłużej, ale jakby się okazało, że coś innego, no to bym miała straszny jakiś problem, nie? Bo pół roku sobie anerwowałam głowę, o, jak fajny tego, a wyszedł z pociągu jakiś oprych i kurde, ja wtedy, wow, Boże, co ja tu z tym facetem robię w ogóle, nie? Ja tylko do jednego się posunęłam, bo go prosiłam, żeby mi wysyłał jakieś tam swoje rozebrane zdjęcia i filmy, bo tylko chciałam mieć pewność, czy ma małego członka, czy dużego, bo się bałam, że wyjdzie z tego pociągu, przyjedzie, rozbierze się, a tam się okaże, że w ogóle, kurde, to co zobaczy, to totalnie mi nie będzie odpowiadać, więc... Więc to też wszystko było takie śmieszne. A to jest takie ważne, wielkość penisa? Nieważniejsze jest to, jaki jest człowiek? Nie, po prostu moim zdaniem, ja uważam, że wielkość penisa ma bardzo duże znaczenie, bo tak, jakbym miał takiego zupełnie jakiegoś małego, czy, nie wiem, czy Marek, czy ktokolwiek, nie, to nie, ja bym w ogóle nie była zadowolona po prostu. Takiej wielkości palca u ręki kobiecego, to w ogóle dno jakieś. To jakbym się zakochała, to bym się odkochała natychmiast, bo po prostu, bo jaką cholerę kochać kogoś, z kim nie mam przyjemności w łóżku? A jakbym miał jakiegoś ogromnego, to kurde, to by mnie przecież bolało, poobcierałabym się, to też beznadziejnie, nie? No ale jeszcze są kwestie też tam dopasowania w tym łóżku, bo na przykład znowu są faceci tacy, co oni tylko w tam 5 minut mogą uprawiać seks i koniec, no nie? Bo tak się szybko podniecają, że już jest po wszystkim. Oblewanie się szampanem. Kolejny przytyk w stronę elkowego kreowania się na ikonę seksu? Proszę bardzo, już nie tylko niedbale powycinane nożyczkami dekolty, nie tylko świecenie podartą bielizną oraz pokazywanie cycków na live'ie, ale także polewanie się szampanem. Kiedy Elka popije, zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością, zaczyna czuć się zbyt pewnie. I żeby tego było mało, nieudolnie próbuje wyglądać zmysłowo. W tym celu polewa się tanim szampanem lub sokiem z wyciskanych mandarynek. Zresztą zobaczcie sami. Gotowanie. Grzysiu, Grzysiu, co? Jem. Co? No wiem, bo po prostu jem co jest, no, żeby nie zdechnąć z głodu. Ela nie umie gotować. To jest fakt. Wszyscy znamy słynne olejetti, gdzie więcej na patelni było bezwartościowego, przeczyszczającego jelita oleju, niż składników odżywczych, mięsa i warzyw. I takie dania zapodaje córce. Innym razem widzieliśmy, jak Elka przygotowuje sałatkę wielkanocną, pakując w nią masę majonezu, sypiąc warzywa bez jakiejkolwiek dbałości o zachowanie higieny, z mizerną ilością ryby, tutaj akurat tuńczyka. Majonezu. O, dosyć sporo dam tego majonezu do środka. I teraz co? Słoiczek majonezu, albo taki większy trochę. Widzieliśmy także filmik, na którym Elka zachłannie raczy się zupką chińską, a wiadomo, że co jak co, ale zupka chińska poza konserwantami i chemią żadnych składników odżywczych czy witamin nie ma. No jem, bo po prostu jem co jest, no, żeby nie zdechnąć z głodu. Swoją dojrzewającą córkę także raczy takimi oto pełnymi chemii i oleju daniami. Często kupuje jedzenie tanie, składające się z przetworzonych chemicznie półproduktów. Niejednokrotnie przyznała się też, że gotować raczej nie umie. Gotowanie to wręcz dla niej niewyobrażalny wysiłek, a robienie zakupów i przygotowywanie jedzenia określa jako zdobywanie pożywienia oraz produkcja posiłków. Umiem gotować, ale nie lubię i nie wszystkie potrawy robię. Ela uważa się w tym przypadku za niewolnicę, dla której heroicznym poświęceniem jest ugotowanie czegokolwiek, aby córka lub okazjonalnie Marek mieli co zjeść. Oczekuje przy tym wdzięczności. Wykonanie posiłku jest w jej mniemaniu swego rodzaju przysługą, za którą oczekuje wynagrodzenia. Nieraz też zdarzyło się, że kupowała wieczorem kanapki z McDonald's, by na drugi dzień dać jej dziecku do szkoły. Odpowiedzialne wychowanie, nieprawdaż? No nie, właśnie, że nie. Oczywiście nie obyłoby się też bez wspomnienia o jej patologicznych kłamstwach. Na jednym z vlogów z ferii zimowych Ela mówi, że idzie z córką na zupę zwaną kwaśnicą, a wylądowały gdzie? No właśnie, w Maku. Jestem gdzie? W Zakopanem. A? Kropówki. A dzisiaj przed wyjazdem odwiedziłyśmy w Krakowie przy Zakopiańskiej McDonalda. Słuchajcie, dzisiaj odwiedzamy drugiego McDonalda już. Jednego w Krakowie, drugiego w Zakopanem. Zdarzyło jej się także wspomnieć na jednej z głosówek o wyrzucanych pudełkach po gotowym jedzeniu. I tu nawet nie chodzi już o to, że Ela nie umie gotować, bo przyrządzanie posiłków samo w sobie nie jest sztuką. Wszystkiego można się nauczyć. Eli zwyczajnie nic się nie chce. W takich czynnościach nie widzi przyjemności, a jedynie służalcze poświęcenie.
Dlatego właśnie to nieraz to córka przygotowuje jej śniadanie, albo schorowana matka przyniesie jakieś słoiki. A kiedy Elka już coś przyrządzi, to tylko na pokaz, by nieudolnie zaprezentować w internecie, jak dobrą jest matką. Sęk w tym, że do dobrej matki jest jej bardzo daleko. Zerknijcie zresztą na to, w jaki sposób Ela przedstawia przepis na makaron z krewetkami, albo na ten film z produkcji zupy dyniowej. Zupa z dyni. Spójrzcie też na to, jak Ela przygotowała urodziny córki. Czy widzicie na stole coś, co sama zrobiła? Koreczki, ciasteczka, kanapeczki, cokolwiek? A ten tort, stworzony przez Andrzeja, ponoć wybitnego cukiernika. Przykre obrazki. A tutaj się smaży kurczaczek. Najpierw go podsmażyłam na patelni, teraz dodałam sos słodko-kwaśny i będziemy jeść z ryżem. Prace domowe. Nie chodzi tym razem o sprzątanie, a o odrabianie zadań domowych, które zadawane są w szkole. Ela nie grzeszy inteligencją, a choć ukończyła studia na UJ-cie, czym nieustannie się chwali, pamiętajmy jednak, że o człowieku nie świadczy wykształcenie tylko to, jak się zachowuje i w jaki sposób traktuje innych. Ale Ela nie potrafi rozwiązywać najprostszych zadań, które zadawane są w szkole podstawowej. Nie zapominajmy przy tym o tym, że jeśli nauczyciel zadaje dzieciom pracę domową, to odrobić mają ją dzieci, a nie ich rodzice. Tak by było idealnie. Ela na odrabianie zadań zwykle ma czas w ostateczności, kiedy już wie, że musi, inaczej będzie przypał. Dlatego zwykle siada do lekcji z dzieckiem po godzinie 21, czasem nawet i po 22. Zacznijmy może od tego, że absolwentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego nie potrafiła rozwiązać rebusa na poziomie drugiej klasy szkoły podstawowej. Pokazała też, że kompletnie nie rozumie zadań z matematyki na poziomie trzeciej klasy szkoły podstawowej. Nie potrafiła sobie poradzić z prostymi zwrotami w języku angielskim i nie wiedziała, jak ułożyć w odpowiedniej kolejności proste zdania, z którymi powinno sobie poradzić małe dziecko. Na ekranie możecie zobaczyć galerię jej postów oraz zadań, którymi Ela miała kłopoty do tego stopnia, że musiała prosić o pomoc w internecie. Czy to jest właśnie to wykształcenie, którym się tak chwali? Bo te przykłady właśnie świadczą o tym, że pomimo posiadania magistra, Ela nie ogarnia zadań na poziomie pierwszych klas szkoły podstawowej. Czy w takim razie zasługuje na swój dyplom? Posłuchajcie, jak Ela tłumaczy się z tego, że nie ogarnia zadania z matematyki dla czwartej klasy szkoły podstawowej. Na maturze z matematyki miałam 4 w skali 1-5. Tylko, że to było w 1989 roku, 23 lata temu. Uff, nie jest łatwo z tą szkołą podstawową. Swoją zaliczyłam w 1985 roku. Chodziłam w sandałach na WF zamiast w tenisówkach, bo nie było ich w sklepach. Jedzenie było na kartki, nie było mebli, sprzętu, wyposażenia domowego, sprzętu RTV, aparatów fotograficznych, nie wynaleziono jeszcze ksero, skanerów, komputerów ani telefonów komórkowych. Jak nie było mnie w szkole, koleżanka z ławki pisała mi lekcje przez kalkę, żeby dać mi notatkę. W Polsce stacjonowało 100 tysięcy żołnierzy Związku Radzieckiego z rodzinami na nasz koszt i chronili naszego bezpieczeństwa przed Zachodem, oficjalnie 50 tysięcy. Wielu z nich zostało i zmieniło nazwiska na polskie po wyprowadzeniu wojsk radzieckich z Polski w 1989 roku. Drugie tyle to urzędnicy i emigranci zawodowi. Dzisiaj ich dzieci i wnuki są polskimi wyborcami i głosują przeciwko Polsce. Pes, jak ktoś już chce napisać, że jestem głupia, bo nie umiem geometrii, to chcę, żeby inni wiedzieli, za co tak naprawdę często jestem obrażana i krytykowana w internecie. Za pamięć i krytykę historyczno-polityczną. Fanboxy. Nie wiemy, czy to ogarnęliście, ale na jednym z live'ów córka przyszła do Eli na samym początku, pokazała małe zawiniątko i powiedziała, że chciałaby takie rzeczy niespodzianki wysłać fanom albo sprzedawać koleżankom. Tylko pokazać tego boksa. Usuwamy. Tak szybko, tam jest parę tylko rzeczy. No pokaż, no. Bo ja bym kiedyś chciała... Mogę usiąść? No, siadaj. Bo ja bym kiedyś chciała robić coś takiego, że na przykład jak chcę stworzyć stronę i tam by sprzedawała nie dość takie boksy, to jeszcze jakieś rzeczy z nami. Na przykład też, że na przykład przychodzi kurier z paczką i tam jest autograf i zdjęcie, ale też możemy dowodzić to osobiście, taka niespodzianka. Marysia się tak bawi. Tak, ale ja bym też kiedyś tak chciała, ale na razie tak nie jest. I ja bym chciała też sprzedawać takie... Ja mam czytać pytania od widzów, wiesz? Tu jest taka... To jest taki, to jest taka zabawa. Słuchajcie, to Marysia się bawi z koleżankami, bo wy nic nie zrozumieliście z tego. Ona takie robi po prostu, takie boksy, jakieś paczuszki z kosmetykami i... Bawi się z koleżankami, że to jest do kupienia. Natomiast my nie mamy dla was takich paczuszek z kosmetykami, także nie martwcie się, nic nie będziemy na razie sprzedawać. Ela wyśmiała wtedy swoje dziecko, że nie będzie tego robić. A jakiś czas później ściągnęła ten pomysł, wyprzedając w ten sposób nagromadzone śmieci, stare zdjęcia, ulotki, kalendarzyki z wizerunkiem swojego byłego męża oraz dziecka. Wspomnijmy tylko w kilku słowach o wątpliwym aspekcie moralnym.
Sprzedaż zdjęć swojej córki, która jest dzieckiem? A jeśli taki fanbox kupi pedofil? To pytanie pozostawiamy bez odpowiedzi, udzielcie jej sobie sami. Kolejnym problemem jest łamanie RODO. Ellen na jednym z filmów otwarcie zaprezentowała adres jednej z osób, która zamówiła paczkę z fotośmieciami. Widać było dane zamawiającego podczas ujęcia spakowania. Inną sprawą jest spóźnianie się z wysyłką fanboxów albo wręcz brak realizacji zamówień. Wspomnijmy prowokację Warnesta. Zamówił on kilkanaście fanboxów, zapłacił Elce ponad 500 zł. Zamówienia nie zobaczył. Elka po długiej zwłoce odesłała mu pieniądze. Posłuchajcie tego nagrania, w którym nasza patojoutuberka wywija się od rozmowy na temat zamówionych fanboxów. Słucham. Dzień dobry. Zamawiałam pani fanboxy. Pytanie, kiedy dośle pani je? Proszę panią na 510 zł. Jak pani mi nie wyśle tych fanboxów, to ja złożę zawiadomienie o przestępstwo, że pani mnie okradła. Bo ja czekam 2 tygodnie za materiałami. Udało się znaleźć? Aha, jest taki przelew, tak. Proszę panią, jeżeli nie będzie fanboxów do jutra, ja zawiadamiam prokuraturę i policję o kradzież. Bo pani przegina. Wysłałem pani 2 tygodnie temu pieniądze i nie ma fanboxów. 510 zł. Chodzi o to, że nie było mnie, ja byłam w podróży, dopiero teraz wróciłam, także dzisiaj jest czwartek. No to dopiero po weekendzie po prostu wyślę te fanboxy, bo aktualnie nie mam dostępnych, muszę sobie dodrukować. Także proszę się nie To proszę mi zwrócić środki, ja nie chcę już tych... Ja nie chcę, ja już tak długo nie chcę czekać. Proszę mi zwrócić te 510 zł. To znaczy, wie pan, no tu akurat środków już nie mam do możliwości panu zwrócenia, bo ja zamówiłam już w drukarni te materiały, jak były po prostu. No ale te, proszę panią, nie wysłała pani. Się nie zajmuję, tylko inne osoby. Zapytam się tutaj księgowej, dobrze? To na razie będę w kontakcie. To dziękuję. No ale co ma księgowa? No ja mam prawo do zwrotu i chcę zwrócić. Proszę mi oddać moje pieniądze. Nie muszę się zapytać tutaj wspólnika, także dziękuję bardzo. Ja się kogo odezwę, wspólnika? Tak? No pani prowadzi firmę jednoosobową. Teraz mam klienta, robię zdjęcia do dokumentu. Ja rozumiem, że ma pani klienta, ale rozmawia pani również z klientem, który pani zapłacił 510 zł. Przelałem pani pieniądze na konto. To ja na razie dziękuję za widzenia. Ale ja nie chciałbym, żeby pani ze mną rozłączała się, bo ja zawiadomię policję i prokuraturę, że pani mnie oszukała. Proszę tutaj wejść, już panu robię te zdjęcia. Proszę się rozebrać, dobrze? Bo ja po prostu mam akurat rozmowę telefoniczną. Tak? Dobrze. Proszę bardzo. Dobrze, dziękuję. No ja się z panem skontaktuję. Ja rozumiem, ale ja chciałam... Władysławowie, na wakacjach. W tym roku 1,5 miesiąca z moją córką będziemy tutaj na wakacjach, pobijemy nasz rekord. I robię fanboxy dla moich widzów. No i chciałam wam pokazać, jak to się wszystko prezentuje. Boxów, tutaj 5 z nich jest wyłożonych. 1, 2, 3, 4, 5. Jeszcze będzie 1 właściwie, bo w niektórych listach wysyłam fanboxy podwójnie. No i jak to wygląda? Tu już... Ona będzie w takiej białej kopercie A4, którą tutaj mam w ręce. O, może tak sobie stanę. Następnie tam będzie takie duże zdjęcie 15x21 moje. Do tego pocztówki z moim zdjęciem. To są moje wizytówki. Moja wizytówka firmy. O, taka na przykład, że robi... Zaproszenie na urodziny. Ela co roku obchodzi urodziny swojej córki i jest to całkowicie naturalna sprawa. Są jednak dwie sprawy, które burzą krew nawet u starych obserwatorów tego uniwersum. Pierwszą jest wproszenie się na urodziny. Ela w 2018 roku wprosiła się z córką na urodziny koleżanki z klasy małej. Fakt, niezaproszenie dziewczynki przykra sprawa. Ale buta oraz nierozwaga, by wpraszać się na urodziny na złość dzieciom i rodzicom i tym samym przysparzanie nerwów i niepewności własnemu dziecku, brzmi jak okrutny żart, w którym sami nigdy nie chcielibyśmy się znaleźć. Wyobraźcie sobie, jak bardzo musiało być przykro córeczce Eli poczuć się tak niechcianą i nielubianą tylko dlatego, że własna matka zaprowadziła cię w miejsce, do którego nie zostałaś zaproszona. Zresztą posłuchajcie podsumowania tej całej sytuacji, autorstwa oczywiście Eli Gavin. Piszę od kilku dni o tym, że moje córeczki nie zaproszone na kolejną urodziny w jej klasie. Przejęłam się tym bardzo, bo samotnie ją wychowuję i okazuje się, że nawet w jej szkole nie mamy prawie żadnych przyjaciół, chodzi dopiero do drugiej klasy. Przez ostatni tydzień denerwowałam się tym, że Marysia nie dostała zaproszenia od jednej z najlepszych koleżanek. Już mi zaczynało przechodzić, ale niestety jak zawsze przyczepiły się do dyskusji złośliwe trolle i przestało być fajnie. Ku mojemu zdziwieniu, jeden dłuższy komentarz zamieściła jedna z matek dzieci naszej klasy, najwyraźniej zachęcona atakiem troli. Zarzuciła mi, że piszę nieprawdę, mam paranoję i lubię robić szum wokół siebie i mojego dziecka.
Jak bardzo postawa troli może prowokować do krytyki. Nie znam w ogóle tej osoby. Nigdy nie słyszałam nawet jej głosu, bo nigdy nic nie mówi w szkole. Jak jestem obok, rzadko też mówi lub odpowiada mi na dzień dobry. Przeniosła swoje dziecko do naszej klasy pół roku temu. Teraz już na pewno się ze mną nie przywita. Jej wpis był dla mnie bardzo przykry i nie wiem, czemu go zamieściła, skoro opis i moje pretensje jej nie dotyczyły. Nasza późniejsza rozmowa na priv była dla mnie jeszcze mniej przyjemna. Gdy napisałam jej, że jej córka często dokucza Marysi, również stwierdziła, że kłamię. Powstrzymywałam się przez pół roku z tą rozmową, żeby nie wywołać konfliktu. Nie zgłaszałam też byle czego nauczycielowi, który nie ma czasu. To prawie dwa razy młodsza ode mnie dziewczyna, a odnosiła się do mnie jak do byle kogo. Nie chciałam mieć na dzisiejsze klasowe urodziny, ale Marysia prosiła o to od dwóch dni, a nawet płakała, bo obiecała mi w ubiegłym tygodniu, że pójdziemy do tego klubu Go Jump, w którym zorganizowano tą imprezę z wolnej stopy. Kupimy sobie bilet i będziemy się bawić jak inni spoza urodzin. Płakała dzisiaj po wyjściu ze szkoły i dostała histerii, że musi tam iść. Chcąc nie chcąc, wsiadłam w samochód i ją tam zawiozłam. Tato solenizantki miło się zachował i pomimo, że stałyśmy obok, zaprosił Marysię do wspólnej zabawy dzieciaków, a potem na tort. Chyba nie korzysta z Facebooka i nie wie, co piszę. Marysia z trudem radziła sobie z tą sytuacją i żałuję, że ją na to naraziłam. Mieliście rację, to było głupie. Dzieci dobrze przyjęły jej obecność, oprócz dwóch lub trzech dziewczynek, które chciały ją wyrzucić pomimo zaproszenia organizatora. Jedną z tych dziewczynek była córka kobiety, która skrytykowała mnie pod jednym z moich ostatnich postów. Było trochę łez, ale też dużo radości. Solenizantka też nie była zbyt zadowolona z naszej obecności. Zmusiła Marysię do oddania jej pontonu, który moja córeczka z trudem sobie wciągnęła na szczyt zjeżdżalni. To też wywołało płacz mojej małej. A potem nie była zadowolona, że jej tato zaprosił Manię na tort. I znowu zobaczyłam łezki w oczach mojego skarba. To chyba nie jest jej najlepsza koleżanka. Jako podsumowanie tej sytuacji przytoczymy jeden bardzo mądry komentarz pod tym właśnie postem opublikowany na Facebooku. Na chwilę obecną sprawiłaś, że Marysia w oczach koleżanek będzie tą, która na urodziny przyszła niezaproszona. Postawiłaś w trudnej sytuacji zarówno jubilatkę, jak i rodzica. Będzie jeszcze sporo sytuacji, w których twoja córka będzie czuła się źle. Nie zawsze sprawy poukładają się tak, jak jej oczekiwania. Było tyle osób, które naprawdę życzliwie odwodziły cię od tego pomysłu, bo był on po prostu dyktowany emocjami, twoimi emocjami. Nadal podtrzymują swoje zdanie, że twoje poglądy polityczne są sprawą drugorzędną we wszystkich tych sytuacjach i bardzo, ale to bardzo życzę ci szczęścia, ale pracę nad tym zacznij od siebie. Drugą sprawą związaną z urodzinami jest impreza z okazji 9 urodzin M. Ela wówczas przykleiła się do organizowanej przez basen imprezy mikołajkowej, którą ogłosiła jako własną. Najniższym możliwym kosztem wystawiła paluszki i drobne smakołyki dla dzieci, które przyszły na imprezę. Te jednak bawiły się na imprezie organizowanej przez sam basen, a nie Elę. Pseudo-youtuberka sama przez przypadek się wysypała. Na moim głównym profilu Facebooka, pod postem o urodzinach mojej córeczki Marysi na basenie Kolna w Krakowie, pojawiły się komentarze, że jak zwykle fantazjuję, bo nie było żadnych urodzin. A przedstawione w poście zdjęcia nie są z urodzin mojej córki, tylko są ukradzione ze strony basenu. Muszę więc stanowczo zaprzeczyć, że wszystkie zdjęcia w postach o urodzinach są mojego autorstwa, a urodziny Marysi odbyły się, tak jak napisałam, w czasie mikołajkowej imprezy na basenie Kolna 8 grudnia bieżącego roku w minioną niedzielę. To była impreza otwarta. Każdy, kto kupił bilet, mógł na nią wejść, ale był limit miejsc. Na basenie mieści się około 80 dzieci, więc musiałam zrobić wcześniej rezerwację biletów. Mikołajki odbywały się tego dnia w dwóch turach, o dwóch różnych porach. My stanowiliśmy grupę z własnym opiekunem, ale dzieci pływały też ze wszystkimi uczestnikami. Potem mieliśmy zarezerwowaną salę urodzinową. Gdybym chciała zarezerwować cały basen wraz z jacuzzi i sauną na godzinę zabawy dla kilkunastu osób, to byłby koszt 80 biletów razy 15 zł, to 1200 zł plus około 500 zł za saunę. W sumie około 2000 zł za godzinę imprezy na basenie, bo to ogromny basen. Nie miałoby to sensu, bo była tylko połowa klasy Marysi. Menadżer córki, Ela, miała ambicje powodowane zazdrością o powodzenie w biznesie i sukces, jakie osiągają małe dzieci. W tym konkretnym wypadku jad wylewała przede wszystkim na Lenę Pachuc i jej rodzinę, twórców kanału Hejka Tulenka. Nie będziemy się skupiać na tej sprawie, bo jest to zagadnienie długie i nudne, do którego zalicza się podliczanie przez Elkę zarobków, pachuców oraz buldupienie, że co oni mają takiego w sobie, czego ona i jej córka nie mają, bo przecież mogłyby też mieć tyle pieniędzy. Ela bardzo długo próbowała wybić swoją córkę w internecie. Założyła jej kanał na YouTube, wrzucała filmy, założyła jej nawet, oraz przez jakiś czas prowadziła, konto na Instagramie. Choć było to wbrew zasadom Instagrama dotyczącymi progu wieku. Mała była zbyt młoda na takie konto. Z Instagramem wiążą się także pedofilskie komentarze. Choć to temat na dalszą warstwę. Niemniej jednak Ela przez długi czas,
A nieraz także i obecnie. Mini się menadżerem córki. Pisze o niej bowiem jako o młodej youtuberce, artystce i modelce. Ponadto Elka mówi zarówno o sobie, jak i o swojej córeczce jako o showmenkach. Przy czym nie ma to żadnego pokrycia w rzeczywistości. Bo nie idzie to w parze, na całe szczęście, z żadnym profesjonalnym działaniem. Mamy tu na myśli, że Ela nie wypycha małej na przykład na castingi. Ela uważa, że młoda jest modelką tylko dlatego, iż sama robi jej zdjęcia. Czy Ela próbuje przenieść na M swoje niespełnione marzenia i ambicje? A może chce ze swojej córki wycisnąć pieniądze? Tego rodzaju zagadnienia to oczywiście materiał na dalsze warstwy. Wspomnijmy teraz tylko jedno hasło. Seksualizacja dziecka. Jest to bardzo poważny problem, nad którym pochylimy się w kolejnych filmach. Pluszaki. Ela kupuje miłość córki prezentami i pieniędzmi, to wiadomo. Płaci córce haracze za możliwość wyjazdu z Markiem, wyjścia, robienia live'a itd. Płaciła córce za to, żeby poszła z Elą i Markiem na obiad. I pluszaki w dużej mierze to właśnie haracze. Ale z wcześniejszych lat życia małej. I tych właśnie pluszaków niejednokrotnie córka Elżbiety używała, by rzucać w matkę podczas live'ów. Sygnalizowała tym samym poirytowanie zachowaniem najstarszej nastolatki w Polsce. Ze mnie rzucił! Kurde, ktoś ze mnie rzucił misiem! Słuchajcie, chyba mój kochanek! Opinie o numerze telefonu. Jeśli prowadzi się nawet w teorii firmę, to oczywistym jest, że nieustannie trzeba dbać o dobry wizerunek. Przecież jeśli solidnie podejdzie się do kilku zleceń, wówczas znajdą się kolejni klienci, nieprawdaż? W przypadku Eli niestety wyszło jak zwykle kiepsko. Zerknijcie na opinie, które się pokazują na ekranie. Fakt, wiele z tych opinii to trollerskie zagrywki, ale jest wśród tych opinii jedna szczególnie warta uwagi. Czy to prawda, że Ela wydzwaniała po ludziach, zachęcając ich do oglądania jej filmów na YouTube? Przy okazji jako smaczek prezentujemy kilka opinii niezadowolonych klientów. Jak się okazuje, EG Studio od zawsze było firmą nierzetelną, a umiejętności fotograficzne, filmowe i organizacyjne pozostawiały wiele do życzenia. Przytoczymy teraz fragment jednej z licznych negatywnych opinii o usługach Eli Gawin. Chcę wszystkim forumowiczom odradzić korzystanie z usług EG Studio z Krakowa. Zaznaczam, że nie jestem żadną konkurencją, ani nie mam zamiaru nikogo oczerniać. Piszą prawdę. Mieliśmy ślub w te wakacje oraz nieprzyjemność współpracy z EG Studio. Byliśmy klientami. Film z naszego ślubu otrzymaliśmy 5 tygodni po maksymalnym terminie jego zapadalności wynikającym z umowy. Na nic zdały się próby dzwonienia do tej pani. Zawsze były jakieś problemy, czy to ze sprzętem, czy sprawy osobiste. Na porządku dziennym było odwoływanie w ostatniej chwili umówionych spotkań oraz żale na temat jej trudnej sytuacji finansowej. Otrzymany film również nie spełniał naszych oczekiwań. Moja przysięga ślubna na filmie rozpoczęła się od słów wierność i uczciwość małżeńska. Brakowało też wielu innych ważnych dla nas chwil. Na nasze zastrzeżenia pani Ela Gawin zareagowała, że nie jest to błąd, ale jeśli chcemy to poprawić, musimy dopłacić 300 zł. Zresztą propozycje dopłat pojawiały się niejednokrotnie. Było to troszkę nie na miejscu, ponieważ to pani Ela Gawin miała nad nami przewagę. To nam zależało na pamiątce naszego ślubu. Lista Schindlera. Przez chwilę mieliśmy problem ze znalezieniem dowodu na ten punkt, ale szybko się wyjaśniło, że Ela Gawin, absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, po prostu zrobiła błąd w nazwisku Oskara Schindlera. Niestety, to kolejne potwierdzenie na to, że Eli bliżej jest do analfabetki, nędznej grafomanki z pryszczami na brzuchu, niż do osoby mającej prawo chwalić się wykształceniem. Ale dobrze. Przejdźmy do meritum. Lista Schindlera to amerykański dramat wojenny z 1993 roku, reżyserowany przez Stevena Spielberga. Fabuła filmu została oparta na faktach. Życiu Oskara Schindlera, niemieckiego przemysłowca, który uratował ponad 1000 Żydów podczas II wojny światowej. Ela załapała się do tego filmu jako statystka. Tło dla kilku scen. Grała sekretarkę i więźniarkę. Napisała na ten temat post 8 października 2021 roku. Demonizuje w tym tekście pracę na planie. Twierdzi, że było to dla niej bardzo bolesne, wręcz traumatyczne przeżycie. Nie oszczędza też biednych pracowników, którzy ówcześnie opiekowali się planem filmowym. Oczywiście, jak możecie się domyślić, po raz kolejny pozwoliła dać się porwać niespełnionej naturze erotomanki i seksoholiczki. Napisała zatem, że spodobała się wielu osobom i flirtowała z nimi do tego stopnia, że dwóch mężczyzn się na nią obraziło, bo ostatecznie Ela nie umiała między nimi wybrać. Ten tekst jest o tyle wyjątkowy, gdyż poruszyła dwa ważne w naturze Eli Gawin zagadnienia.
Z jednej strony mitomańską seksualność i kłamstwa na temat rzekomej, wielkiej, oszałamiającej urody, która hipnotyzuje dosłownie wszystkich mężczyzn. Z drugiej zaś bzdurne stwierdzenia o tym, że Ela się nie starzeje i wygląda tak samo jak w 1993 roku. Pseudokariera polityczna. To jest ciężki temat, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że zaraz przejdą was ciarki żenady. Ela Gavin w swoim kompletnym oderwaniu od rzeczywistości w 2018 roku porwała się dosłownie z motyką na słońce. Posłuchajcie, z jak absurdalnym programem wyborczym wystartowała. Ruch samochodowy, lepsza komunikacja w Krakowie, mniej zakazów ruchu i postoju, więcej dróg i parkingów, budowa podziemnego tramwaju, metra i inne, mieszkania, lokale użytkowe, tańsze czynsze lokali w Krakowie, tańsze mieszkania, Kraków dla mieszkańców, kontrole i ograniczenia dla deweloperów, hotelarzy, firm turystycznych i tym podobne, ograniczenie zabudowy wolnych działek miasta powodującej przeludnienie, budowa kładki na Wiśle z Dębnik do ulicy Kościuszki, bezrobocie, tworzenie nowych miejsc pracy, dzieci i młodzieży, miasto bardziej przyjazne dzieciom i młodzieży, nowe place zabaw, boiska, stoły do ping-ponga, lodowiska, górki narciarskie i saneczkarskie, na przykład na terenie Skałek Twardowskiego i tym podobne. Rekreacja. Więcej terenowych siłowni dla dorosłych, budowa kąpieliska na Zakrzówku, lepsze wykorzystanie rekreacyjne Skałek Twardowskiego i podobnych okolic, plaża z basenem na bulwarach Wiślanych i tym podobne, dbanie o zdrowie, walka ze smogiem, więcej zieleni i korytarzy wentylacyjnych, kultura, więcej domów kultury, kin, inicjatyw kulturalnych i tym podobne, edukacja historyczna, moda na Polskę, pomniki polskich bohaterów, organizacja imprez patriotycznych, wystawy, pokazy filmów, koncerty. No dobra, Ela myśli, że miasto jest z gumy. Mając tyle celów do osiągnięcia, nie udałoby jej się za niejednym. I założenia są odrealnione i zaprzeczają same sobie. Bo jak ma stworzyć więcej zieleni i korytarzy wentylacyjnych, zapełniając przestrzeń parkingami, nowymi budynkami, salami kinowymi czy domami kultury? Wizja Krakowa jest zatem według Eli niespójna. Niezgodna z rzeczywistymi możliwościami. W jaki sposób miałaby zwiększyć ilość miejsc pracy, jednocześnie odbierając pracę osobom działającym chociażby dla deweloperów i innych firm przy konstruowaniu zabudowy o charakterze mieszkalnym lub biurowym? Ela z okazji swojej kampanii zamówiła 8 tysięcy ulotek. Zresztą posłuchajcie, co napisała na ten temat. Dostałam z drukarni 5 tysięcy ulotek reklamujących mnie jako kandydatkę na radną. Roznoszę je od tygodnia. Wczoraj dostałam jeszcze do druk z drukarni 3000 sztuk. Do tego zamówiłam wymianę reklamy na moim samochodzie i poprawę stron www. Chyba nie ze wszystkim zdążę, bo wybory są już za 4 dni, 2 grudnia 2018, a w sobotę będzie cisza wyborcza. Chciałam też zrobić jakiś nowy film wyborczy i napisać artykuł. Rozważałam uruchomienie przedwyborczego streamu, ale nie zdążyłam się tym zająć. Sama roznoszę moje ulotki, bo nie mam zaufania do żadnych kolporterów. Zajmuje mi to godzinę, dwie lub trzy dziennie, od 7 dni. W wyborach wystartowała jako kandydat niezależny i sama płaciła za wszystkie materiały. Oczywiście nie została wybrana do Rady Dzielnicy, za swoją porażką winiła wszystkich wokół, tylko nie siebie. Tą kampanię zapamiętam też niestety jako falę agresji w internecie, na ulicy, a nawet incydenty i negatywne uwagi ze strony niektórych sąsiadów wobec mnie, mające na celu zniechęcenie do kandydowania. Dlaczego pamiętamy głównie przykre sytuacje? Nie wiem, ale tak jest. Utworzono tajną grupę na Facebooku, ośmieszającą mnie i tworzono filmy na YouTube, zniesławiające i poniżające mnie. Do grupy należy ponad 500 osób, wśród których rozpoznałam nawet konta dwójki rodziców dzieci z klasy mojej córeczki Marysi. Bezprawnie wykorzystywano moje zdjęcia, wizerunek, dane, fragmenty filmów i wypowiedzi do wyśmiewania mnie. Próbowano mnie nawet zastraszyć. To bardzo utrudniało mi prowadzenie kampanii i doprowadziło mnie do 2-tygodniowej choroby, miniony miesiąc. Przez chorobę zostało mi około 2000 nierozdanych ulotek i nie zrealizowałam wszystkich zamierzeń kampanii. W teorii każdy ma prawo kandydować na radnego, posła czy prezydenta, ale w praktyce mogą się za to nawet zabić. Niestety, dla troli moja porażka w wyborach to nadal za mało. Teraz mnie gnębią i wyśmiewają za to, że ją poniosłam. Miesiąc pracy za darmo, wydane 1000 złotych, jedno zlecenie oddane po terminie, drugie zawalone. A teraz nie wiem, za co zorganizują córeczce obiecane urodziny dla jej całej klasy w Go Jump Parku, której obiecałam. W parku trampolin. To wydatek prawie 1000 złotych. Opłaty za dom i stołówkę szkolną też muszą poczekać. Aby dopełnić tematu, Ela rozdała około 6 tysięcy ulotek. Nachodziła się, naprosiła, wyprodukowała mnóstwo postów, postulatów, walczyła z hejterami po to, aby zebrać marnych 7 głosów. W okręgu, z którego startowała, był to miażdżący, najgorszy wynik i tym samym sromotna porażka. Zbiórka na zrzutka.pl, pomagam.pl. Ela zaliczyła w swojej karierze co najmniej 2 zrzutki.
Jedna z nich, założona w 2021 roku, poświęcona była zbieraniu pieniędzy na jej ferie w Zakopanem z córką. Pomysł jednak zarzuciła. Nieuzupełniona zrzutka wisi do dziś, oczywiście grubo przeterminowana. Drugą zbiórkę pieniędzy Ela prowadzi bez sukcesów na portalu pomagam.pl. Ta zbiórka poświęcona jest wsparciu i marzeń o byciu wzorową dziennikarką interwencyjną. Szuka więc w niej klientów, współpracowników oraz sponsorów dla jej klubu dziennikarskiego. Wspomina oczywiście o swoim wybitnym pochodzeniu i wykształceniu. Popełniając błąd za błędem, między innymi w afiliacji swojego ojca, gdzie napisała Aademia, górniczo-hutnicza w Krakowie. Marudzi przy tym, że chciałaby mieć własny dom w górach z ogrodem, drzewami i kwiatami, bo tak to musi się pół godziny szykować, żeby wyjść na zewnątrz. Ciekawe jest też podszywanie się pod świętej pamięci Dariusza Gnatowskiego ze swojego drugiego konta. Postarała się o tyle, że zmieniła imię i nazwisko, awatar bez zmian. Zerknijcie, jak pisze o sobie Ela, podszywając się pod bana Gnatowskiego. Reklamowanie live'ów na dziwnych grupach. Ela, kiedy ma niezły nastrój, zaczyna kombinować. Jak powszechnie wiadomo, również kombinowanie jej nie wychodzi. Niekiedy jednak Ela bierze się w garść i zaczyna reklamować swoje filmy, bzdurne przemyślenia oraz live'y na facebookowych grupkach. Ostatnimi czasy jako target obrała sobie grupy zrzeszające Polonię na całym świecie. Dlaczego akurat Polonia? Otóż Eli zależy na tym, by wszyscy poza granicami Polski usłyszeli o tym, jak źle jej się żyje, gdyż lewicowi urzędnicy, służby, prawnicy i sądy ją inwigilują. Na jej Facebooku możemy też zapoznać się z tekstem, w którym Elżbieta krytykuje grupę na Facebooku o nazwie 40-latki. Tydzień temu kilka razy pokazałam tam swoje zdjęcia jako kobiety po 40. Na początku były dobrze przyjęte, ale już na drugi dzień zleciały się trolle i hejterzy i zaczęli mnie wyśmiewać. Jak napisałam tam coś o fotografii, to napisano, że się reklamuję. Wyśmiewano mnie, a potem kasowano mój post, żebym nie mogła odpowiedzieć. Jak napisałam, że mam dziecko, uznano, że lansują prywatne treści. Jak napisałam, że jestem po rozwodzie, to uznano, że lansują treści matrymonialne. Obrażano mnie. Wrzuciłam jakieś moje zdjęcie z filozoficznym komentarzem na temat wieku. Na końcu podałam parametry techniczne zdjęcia, jaką ma przysłonę i tym podobne. Zarzucono mi, że reklamują moje usługi fotograficzne, chociaż nigdy nie oferowałam żadnych usług, ani nie pisałam, że prowadzą studio fotograficzne. Nie podałam nazwy firmy, kontaktu i tym podobne. Pokazałam moje zdjęcie, gdzie mam koszulkę z białym orłem w koronie i logo PiS, bez żadnego politycznego komentarza, tylko z zapytaniem, czy ładnie na nim wyszłam. Usunięto ten post. Czy to był wpis polityczny? Bo takich też nie można zamieszczać na tej grupie pełnej zakazów. Uważam, że nie. Bo każdy przecież może nosić koszulkę, jaką chce. Ela nie potrafi normalnie żyć z ludźmi. Nie umie się dostosować. Jak widzicie, wszędzie, gdzie się pojawi, robi sobie wrogów i budzi powszechną niechęć. Jest przy tym pełna buty i chamstwa. Wszystko zawsze przekręcając na siłę tak, by wyszło na to, że ona ma rację. Żebranie o pieniądze. No. Ach, gdybym ja miała dla siebie 30 zł, no 30 zł. Kupiłabym sobie klapki po 10 zł u Rusków. Kupiłabym sobie 3 pary majtek, to jest 3 pary, to jest 5 zł teraz, no. No i 0,5 litra bym sobie kupiła na sobotę i bym sobie posiedziała, no, przy drinku, ładnie. Ela nie tylko poprzez zbiórki i zrzutki prosi się o pieniądze. Wielokrotnie też w swoich wpisach na Facebooku i na Discordzie prosi swoich rzekomych fanów o wpłacanie jej pieniędzy oraz zapomóg na rozwój działalności oraz na wyjazdy i inne ekscesy. Dla przykładu zerknijcie na post z 10 marca, w którym Ela żebrze o pieniądze na wyjazd. Podaje numer konta bankowego, nie tylko swój, ale też Marka Łangowskiego. Kolejny przykład. Ela w październiku 2020 roku prosiła o pieniądze w poście na temat nowej naklejki na samochód. W marcu 2021 przekroczyła kolejną granicę, gdyż do żebrania o pieniądze wykorzystała kartę przetargową "Daj mnie, mam córkę, która potrzebuje nowy wyświetlacz w telefonie". Szukała sponsorów przy okazji kampanii wyborczej, którą ostatecznie przegrała. Co najzabawniejsze, prosiła także o wpłaty przy okazji walki z internetowymi trollami, hejterami i stalkerami. Regularnie też zachęca do przelewania jej pieniędzy przy okazji reklamowanych przez nią live'ów. W październiku 2021 roku wykorzystała też problemy zdrowotne Andrzeja, by napisać kilka postów z błaganiem o przelewanie jej pieniędzy. Czy można upaść niżej? Ela Gawin. Kobieta, która niedługo będzie miała już 60 na karku, żebrze o pieniądze w internecie przy każdej nadarzającej się okazji. Wykorzystuje do tego celu zły stan zdrowia byłego męża, a także problemy własnej córki. Zobaczcie chociażby na ten screen, w którym ponownie podczepia się pod własne dziecko, żebrząc o pieniądze. To już nawet nie jest żenujące, a podłe, bezwzględne i wyrachowane. Najgorsze jednak jest to, że to dopiero początek mroku i okrucieństwa, który ma w sobie Elżbieta Gawin. Drama z Tomaszem P.
W celu pełnego zilustrowania tej sprawy nie będziemy tworzyć i powielać po raz kolejny treści, które można znaleźć w internecie. Dlatego też w tym miejscu pozwolimy sobie zacytować materiały, które zostały zebrane na blogu Prawda Oli Gawin. Link do tego bloga znajdziecie w opisie pod tym filmem. Zacznijmy od czegoś, co było wspomniane w poście na temat zawieszania działalności gospodarczej. Jak wiecie, osoba, która ma zawieszoną działalność gospodarczą, nie może oferować swoich usług w zakresie działania zawieszonej firmy. Nawet jeśli to umowa zlecenie lub umowa o dzieło. Jak wiecie z komentarzy, działalność Elżbiety jest zawieszana na 11 miesięcy każdego roku. To jednak jej nie przeszkadza szukać zleceń i wykonywać ich w zakresie usług, które wykonuje jej firma. W czerwcu tego roku wybrała się do Warszawy w celu realizacji kolejnego zlecenia. Zleceniodawcą był pan Tomasz Parol. Pojechała na 2 dni. Popracowała, ale potem, można rzec, albo się obraziła na niego, albo po prostu nie miała weny i czasu, jakże zapracowana kobieta, by po zapłacie za usługę odesłać do tego pana zdjęcia. No to się pan Parol zdenerwował i napisał o tym post. To, że Elżbieta potem próbowała niezdarnie się bronić i publicznie obrażała pana Parola, m.in. odnosząc się do jego wyglądu, to już inna para kaloszy. Potem biedna ubolewała, że musi siedzieć całą noc i ogarniać zdjęcia, by odesłać zleceniodawcę. Napisała również, że w dniu zlecenia była tak bardzo eksploatowana przez pana Parola, że nie miała czasu nawet wyjść do sklepu na zakupy. Nie przeszkadzało jej to zamieścić tamtego czerwcowego dnia zdjęć, na których pije drinka w ogródku piwnym i robi sobie selfie z Januszem Korwin-Mikkem. Parol odesłał się również do screenów, urywek wiadomości, które jej rzekomo wysłał. Stwierdził, że są one podrobione oraz ogólnie, że zastanawia się nad wniesieniem sprawy przeciwko Elżbiecie Gawin. Na ekranie możecie zobaczyć materiały dowodowe w tej sprawie, zebrane również przez twórców bloga Prawda o Eli Gawin. My natomiast odczytamy teraz oficjalne stanowisko Eli w tej sprawie. Mam 500 zdjęć pracowników firmy Anuluj Dług Tomasza Parola, pięknie zrobionych i obrobionych w zakresie podstawowym. Pracę rzetelnie wykonałam 17 i 18 czerwca 2019 roku. W drugim dniu zdjęć, 18 czerwca, przekazałam klientowi 530 zrobionych zdjęć. Były wstępnie przejrzane i obrobione. Jestem pewna, że zlecenie można zakończyć w przyjaźni, może za Państwa pomocą. Problemem jest to, że nasza mailowa umowa na temat zrobienia zdjęć z dnia 6 czerwca 2019 roku zakładała wykonanie 150 zdjęć, 300 ujęć przez 5-6 godzin pracy w jednym dniu i mieli to być tylko pracownicy tej firmy. Zdjęcia mieliśmy robić w ich biurze i okolicy w Warszawie za honorarium 800 zł. Na zdjęcia musiałam dojechać z Krakowa. Po przyjeździe w dniu 17 czerwca poproszono mnie o pracę przez 2 dni, nie jeden dzień. Zrobienie zdjęć rodzinnych klienta, nie tylko pracowników, czas pracy z 6 godzin wydłużył się do 15 godzin. Klient odmówił podpisania pisemnej umowy, a warunki i wymagania zlecenia zmieniały się z godziny na godzinę, co zaczęło budzić moje wątpliwości i wywoływać dyskomfort, zmęczenie i stres. Zaraz po zleceniu dałam na dysku klientowi 530 zdjęć. Zapłacił mi 800 zł. Potem pojechałam na dworzec i wsiadłam w pociąg do Krakowa. Jeszcze gdy jechałam pociągiem, pan Parol wysyłał mi polecenia, jak obrobić zdjęcia, że mam poprawić wygląd jego żony, figurę, twarz, podretuszować zdjęcia córki i tym podobne. Tylko, że te prywatne zdjęcia nie były przedmiotem umowy. Zrobiłam je dodatkowo, z grzeczności, jako przyjacielski gest. Nie sądziłam wtedy, że mój czas pracy wydłuży się z 6 do 15 godzin. Po powrocie do Krakowa musiałam się przespać i odpocząć po 2 dniach pracy non-stop. W czasie zlecenia nie miałam czasu na wyjście do sklepu i kupienie sobie jedzenia, czy brakujące kosmetyków, nie mówiąc o telefonach do 8-letniej córki. Matki, spacerze, wycieczce fotograficznej i spotkaniach ze znajomymi, które zaplanowałam. Po to przyjechałam do Warszawy na 2 dni, a nie na 1. Po powrocie do Krakowa wysłałam klientowi informację, że z racji wykonania większej ilości zdjęć niż zamówiono, 530 zdjęć, a nie 150. Ponad 150. Co najmniej 200. Pracy przez 15 godzin, a nie 6 godzin, nie licząc dojazdu, pracę 2 dni, a nie 1, mogę się podjąć dalszej obróbki zrobionych zdjęć za symboliczne 200 zł. 150 zdjęć. To te Parol odmówił dopłaty, więc nie przesłałam mu żadnych obrobionych prac. Nie jestem w stanie w ramach tego honorarium wykonać obróbek, o jaki klient prosi. Poprawa urody fotografowanych osób, sylwetki, twarzy i tym podobne. Taka obróbka to koszt 40 do 150 zł za jedno zdjęcie. Obróbka zdjęć w studiu fotograficznym wycenia się na 20 do 300 zł, w zależności od rodzaju. Zaistniała sytuacja jest wynikiem tego, że klient nie chciał spisać szczegółowej umowy określającej moje obowiązki, którą przygotowałam. Założył, że mam dużo czasu i mogę go poświęcić. Sądzę, że to wynik hejtu, jakiego jestem ofiarą od kilku lat w internecie. Klient zasugerował, że jestem osobą i fotografem gorszej kategorii, że mogę pracować 2 dni, chociaż wynajął mnie na 6 godzin, zrobić 1000 zdjęć, chociaż zamówił 150. Teraz chcę, żebym usiadła na 30 godzin i obrobiła te 150 zdjęć. Co mam zrobić? Zdjęcia, które zrobiłam, są technicznie bardzo dobre. W warunkach studyjnych mam 20 lat doświadczenia w takiej pracy, przez co nie wymagają wcale obróbki. Można to podsumować tylko tak. Niech Was ręka boska strzeże przed zamawianiem jakichkolwiek usług u Eli Gawin, bowiem zostaniecie zmieszani z błotem, a ta pseudo-youtuberka wywali na cały internet Waszą prywatę.
Kocham, ale nie kocham Marka. Stałość w miłości jest dobra, ale nie znaczy nic. Staje się niczym bez stałości we wszelkich poczynaniach. Można posiadać uzdolnienia wszystkich wielkich ludzi, dawnych i nam współczesnych, ale i tak nic nie zrobisz dobrze, o ile nie chcesz tego mocno i uczciwie nie przyłożysz się do pracy. Są to słowa Charlesa Dickensa, zaczerpnięte z powieści Samotnia. Ella Gavin nie wie, czym jest miłość, nie wie, czym jest poświęcenie oraz przede wszystkim nie ma żadnego pojęcia o tym, czym jest stałość w uczuciach. Ta zaś jest budulcem wszystkich relacji. Sprawia, że jesteśmy pewni siebie oraz innych. Wiemy, jak uporządkować nasze życie, a na końcu zaczynamy odczuwać wewnętrzny spokój oraz szczęście. Ella w relacjach z Markiem nie jest stała. Lata niczym sinusoida. Jednego dnia go kocha, drugiego już nienawidzi. Zrozumcie nas, nie chcemy się bawić w psychiatrów ani psychoterapeutów, jednak obserwujemy to, co internauci piszą Ellie Gavin. Najczęściej przypisują jej osobowość histrioniczną. Posłuchajcie, co na temat tego typu osobowości ma do powiedzenia doktor nauk medycznych Sławomir Murawiec, specjalista psychiatra, psychoterapeuta z Centrum Zdrowia Psychicznego oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Osoba z histrionicznym zaburzeniem osobowości jest kimś barwnym, zachowującym się teatralnie, widocznym i zwracającym uwagę. Mówiąc dawnym językiem, mogłaby być określona jako egzaltowana. Mówiąc językiem bardziej współczesnym, robi wokół siebie show, przedstawienie. Raczej nie da się jej nie zauważyć, a jeśli cokolwiek mogłoby odwrócić od niej uwagę otoczenia, ściągnie tę uwagę z powrotem. Coś upuści, kogoś potrąci, w ostateczności omdleje. Będzie mówić głośno i emocjonalnie, a jej wypowiedzi będą pełne przymiotników świadczących o tym, że to, co jej dotyczy lub ją spotkało, jest tak bardzo niezwykłe. Jeśli jednak otoczenie uzna dany temat lub sposób zachowania za niewłaściwy, szybko się do tego dostosuje. Raczej nie będzie obstawiać przy swoim zdaniu wbrew wszystkim wszystkiemu. Wygląd osób z histrionicznym zaburzeniem osobowości opisywany jest jako uwodzicielski, czasami z nadmierną ekspresją seksualności. W każdym jednak przypadku atrakcyjność fizyczna jest ważna, co staje się szybko dostrzegalne w kontakcie z tą osobą. Jeśli chodzi o kryteria, na których psychiatrzy opierają diagnozę tego rodzaju osobowości, to jest to zaburzenie osobowości cechujące się dramatyzowaniem siebie, teatralnością, przesadnym wyrazem emocjonalnym, sugestywnością, łatwością ulegania wpływowi innych osób lub okoliczności, płytką i chwiejną uczuciowością, stałym poszukiwaniem podniet, doceniania przez innych ludzi i działań, dzięki którym pacjent staje się centrum uwagi, niestosowną uwodzicielskością w wyglądzie czy zachowaniu, nadmiernym koncentrowaniem się na atrakcyjności fizycznej. Część osób z kolei uważa, że Ella Gavin ma osobowość narcystyczną. Przytoczmy więc fragment artykułu autorstwa lekarz Aleksandry Wieczorek, specjalisty i certyfikowanego psychoterapeuty sekcji naukowej psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i lekarza Bartosza Puka, superwizora i terapeuty szkoleniowego w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Aby odnieść się do współczesnego rozumienia narcystycznej osobowości, można powiedzieć, że osoby narcystyczne to takie, które niemalże nie mają relacji z nikim innym poza sobą lub żyją z innymi osobami, które sobie nie wyobrażają być bez nich. Warto się zastanowić, co to znaczy. Pierwszy typ. Osoby, które niemalże nie mają relacji z nikim innym poza sobą. Są to osoby narcystyczne, które inni jako takie postrzegają. Nie wchodzą one w relacje z innymi i oscylują w kierunku osobowości antyspołecznej. Mają bardzo duże trudności z uznaniem czyjejś emocjonalnej strony. Chodzi o ich trudność bycia wśród innych, którzy coś czują. Są one nazywane gruboskórnymi, niewrażliwymi, bezwzględnymi, chłodnymi. Osoby takie nie mają świadomości, jak inni wobec nich reagują. Nie czują tego, co robią inni. Bywają aroganckie i agresywne, pochłonięte sobą. Potrzebują być w centrum zainteresowania. Posiadanie czegoś, co daje im poczucie dominacji, wpływu i kontroli nad innymi. Mają nadajnik, lecz brakuje im słuchawki. Wydają się niepodatne na zranienie swoich uczuć przez innych. Drugi typ. Osoby żyjące z innymi osobami, które sobie nie wyobrażają żyć bez nich. Są to osoby narcystyczne, których inne osoby nie postrzegają wprost jako narcystyczne. Widziane one są raczej jako pomocne, uczynne, zależne i lękowe. Są one zawsze w związkach z innymi osobami lub pracują, czy spędzają życie w instytucji, bez której nie wyobrażają sobie życia. Często żyją komplementarnie z innymi osobami, które z rozmaitych względów można uznać za wielkościowe. Ten rodzaj osobowości narcystycznej jest zbliżony do osobowości unikającej. Ktoś taki jest bardzo przeczulony i pozostaje niezwykle wrażliwy na reakcje innych. Jest pohamowany, wstydliwy. Swoją uwagę kieruje na innych, a sam unika bycia w centrum zainteresowania. Uważnie słucha innych w poszukiwaniu dowodów krytyki i bardzo łatwo czuje się raniony uczuciowo. Zawstydza się i czuje się obrażony. Osoby takie spędzają życie na pomaganiu innym, czując się wybawcami, darczyńcami, karmicielami. Muszą się bardzo troszczyć o innych, ponieważ boją się, że inni sobie sami nie poradzą. Warto przytoczyć jeszcze dwa inne zaburzenia, które niejednokrotnie przypisuje się Eli. Osobowość typu borderline. Dosłowne tłumaczenie tego anglojęzycznego pojęcia to osobowość z pogranicza. Termin ten wprowadził Robert Knight w połowie XX wieku na określenie takich osób, których zaburzenia psychiczne mieściły się pomiędzy zaburzeniami psychotycznymi, schizofrenicznymi, a zaburzeniami neurotycznymi, czyli nerwicami.
U pacjentów z tej grupy nie dochodzi jednak do takiego pogorszenia, aby można było u nich diagnozować schizofrenię. Mimo że stan emocjonalny tych osób nieustannie się zmienia, to jednocześnie są stabilne. Określa się to pojęciem stabilnej niestabilności. Jest to jeden z podtypów zaburzeń osobowości, z którym często błędnie utożsamia się wszystkie zaburzenia osobowości. Zgodnie z klasyfikacją ICD-10 wyróżnia się osobowość chwiejną emocjonalnie, która obejmuje dwa podtypy: impulsywny i borderline. Typ impulsywny, osobowości chwiejnej emocjonalnie. Cechy charakterystyczne to wyraźna skłonność do konfliktów oraz kłótliwość. Ponadto do rozpoznania niezbędne jest stwierdzenie co najmniej dwóch spośród następujących cech: skłonność do działań impulsywnych, łatwość do reagowania gniewem lub przemocą, trudności z podtrzymaniem działań, które nie przynoszą szybkiej satysfakcji, niestabilny i kapryśny nastrój. Typ z pogranicza osobowości chwiejnej emocjonalnie, czyli borderline, musi spełniać trzy spośród następujących cech: niejasności dotyczące obrazu własnej osoby, brak precyzyjnych celów i preferencji, również seksualnych, angażowanie się w intensywne, niestabilne związki prowadzące do kryzysów emocjonalnych, próby uniknięcia potencjalnego porzucenia, groźby lub działania samobójcze i samouszkadzające, stałe uczucie pustki wewnętrznej. Ostatnio pod jednym z naszych filmów jeden z użytkowników platformy YouTube zwrócił uwagę na to, iż Elżbieta Gawin może cierpieć na tzw. zespół Korsakowa. Podając za stroną hellozdrowie.pl: zespół Korsakowa to zaburzenie neuropsychiatryczne, które w większości przypadków spowodowane jest nadużywaniem alkoholu. Choroba charakteryzuje się upośledzeniem zapamiętywania, a następnie całkowitą utratą pamięci. Leczenie psychozy Korsakowa polega na uzupełnianiu niedoborów witaminowych i łagodzeniu objawów. Uszkodzenie mózgu u osób, u których wystąpił zespół amnestyczny Korsakowa, dotyczy głównie obszarów odpowiedzialnych za zapamiętywanie i przywoływanie informacji. Pierwsze objawy zespołu Korsakowa to zaburzenia pamięci świeżej przy zachowaniu pamięci o wydarzeniach z przeszłości. Bardzo często pojawiają się konfabulacje, wspomnienia rzekome. Pacjent uzupełnia braki w pamięci wydarzeniami, które nie miały miejsca i jest całkowicie przekonany o ich prawdziwości. Inne objawy psychozy Korsakowa to problem z przywoływaniem przyswajaniem informacji, problemy z rozumieniem informacji, problem z myśleniem abstrakcyjnym, trudności z ulokowaniem wydarzeń w czasie ich chronologicznym uporządkowaniem, utrata poczucia czasu, mieszanie wspomnień z teraźniejszością, apatia, niepokój, lęk. Do neurologicznych objawów zespołu Korsakowa zalicza się oczopląs, dezorientację, pobudzenie, niezborny chłód, zaburzenia kontrolowania ruchów, a niekiedy także drgawki. Choroba może prowadzić do otępienia i polineuropatii nerwów obwodowych, przez co chorzy są niezdolni do samodzielnego życia. Synlogomania, patologiczne zbieractwo, to zaburzenie psychiczne polegające na trudnościach w pozbywaniu się niepotrzebnych przedmiotów. Chory obsesyjnie gromadzi duże ilości bezwartościowych rzeczy, często śmieci, które stopniowo zagracają jego najbliższe otoczenie i uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Niekiedy synlogomania przybiera postać zbieractwa zwierząt, animal hoarding, najczęściej bezdomnych psów i kotów. Synlogomania, inaczej patologiczne zbieractwo, według szacunków dotyczy od 2% do 5% populacji. Jeszcze do niedawna synlogomania nie była uznawana za chorobę i często traktowano ją jako symptom innych zaburzeń psychicznych. Obecnie zbieractwo ma status choroby i od 2013 roku figuruje w klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-5 pod numerem 300.03. Synlogomania dotyczy głównie osób po 50 roku życia. Nie będziemy się bawić w psychologów. Podaliśmy Wam fragmenty charakteryzujące oba typy zaburzeń, zatem sami musicie wyrobić sobie opinię. Na koniec tego filmu, niczym wisienka na torcie, ale gorzka i spleśniała, film Eli Gawin o samobójstwie na jej osiedlu. Wiecie jak to jest, coś się dzieje, jakaś tragedia i ludzie niczym sępy zlatują się bez wywalonymi z ekscytacji jęzorami, aby obserwować nieszczęście. Zjawisko niestety, choć obrzydliwe, bardzo powszechne. I tego typu zachowanie również leży w podłej naturze Elżbiety Gawin. 26 listopada 2019 roku na osiedlu podwawelskim w Krakowie 19-letni mężczyzna popełnił samobójstwo, skacząc z 10 piętra wieżowca. Co robi Ela? Bierze kamerę lub co bardziej prawdopodobne telefon komórkowy i idzie nakręcić tragedię pod przykrywką bycia dziennikarzem interwencyjnym. Bezpośrednio po zdarzeniu robi zdjęcia, a potem przez kilka dni niczym obrzydliwy, wyliniały sęp kręci się po okolicy, rozpytując rozpaczonych ludzi o to, kim był ten mężczyzna i co właściwie się stało. I oto mamy efekt. Obrzydliwy pseudoreportaż o tym, że jak to ten chłopak mógł mieć depresję, skoro miał tak ładną dziewczynę. Czemu skoczył? Może miał tylko chwilowe obniżenie nastroju. Ela bawi się więc w psycholożkę, opowiadając bzdury o depresji. W filmie pojawiają się też przebitki na schody na klatce w bloku, z którego skoczył mężczyzna, bowiem Ela wybiera się na balkon, z którego się rzucił. Przebitki na otoczenie okraszone są muzyką rodem z taniego horroru. Ela ostatecznie wypuszcza na YouTube materiał, przez który wszyscy przykleili jej łatkę łasej na sensację hieny. Mieli rację? Owszem. Godziny 15:30 przechodziłam przez osiedle, szłam po córkę do szkoły i zobaczyłam samochody policyjne. Jak to dziennikarz, zainteresowałam się, co się dzieje i z rozmowy z przechodniami dowiedziałam się, że młody mężczyzna skoczył z balkonu wieżowca. Zginął na miejscu.
Miał rozczaskaną głowę, zakrwawioną, przykrytą go folią. Przyglądać już tej sytuacji pojechałam do domu. Dzisiaj, 27 listopada, byłam około 10 rano w tej okolicy i spotkałam dwie młode dziewczyny, które przyniosły znicz na miejsce zdarzenia. Jedna z nich powiedziała, że była dziewczyną właśnie tego chłopaka, który skoczył z 10 piętra i że powodem tego wypadku było to, że on miał depresję. Dziewczyna, z którą rozmawiałam, była bardzo ładna. No to powinien być zadowolony, że ma taką ładną dziewczynę, prawda? Więc prawdopodobnie miał inne problemy. Może w szkole, może z rodzicami, może z powodu hejtu internetowego. Może jakieś zdrowotne. No czynników może być bardzo dużo. Jadę windą, żeby zobaczyć, jak wygląda z góry właśnie ta klatka. To jest balkon klatki i przyszłam, żeby sfilmować, co widział w momencie śmierci, jaki widok. Też kilka dni temu była taka młoda nastolatka, mówiła, że była jego dziewczyną, ładna dziewczyna, blondynka, więc myślę, że ten chłopak nie miał powodów do jakiejś takiej alienacji, depresji, skoro miał dziewczyny, kogoś bliskiego, jeszcze taką atrakcyjną osobę, więc przyczyniły się do tego być może jakieś problemy w szkole albo rodzinne. Ja nie jestem specjalistą do spraw depresji ani psychologiem, tylko humanistką i komentuję te sprawy jako humanista i dziennikarz. Muszę powiedzieć, że ja na przykład, korzystając ciągle właśnie z tych mediów społecznościowych, z internetu, narażając się na promieniowanie telefonu komórkowego, tabletu, komputera, zaczynam się też odrealniać i wpadać w takie przygnębienie, depresję. Zdarza się taki bardzo agresywny hejt i przemoc wobec mnie w internecie, z czym się borykam często, to też mam myśli samobójcze. I czasami nawet codziennie. Tylko że po prostu przyzwyczailiśmy się do tego, że takie stany są normalne. A nie są normalne, bo ja dawniej tak się nie czułam. W dodatku na przykład nie opowiadam nikomu o tym. Wszyscy myślą, że ja sobie radzę, fajnie się czuję, wszystko jest w porządku. Chciałabym znaleźć jakiś fajny lokal do nagrywania i lepszy sprzęt. No to są wszystko koszty. Poza tym trzeba też wiedzieć, co kupić, jaki sprzęt, jaką kamerę, żeby to było dobre. Ale wracając właśnie do tego wątku, tych przygnębień, tej samotności, alienacji. Ale życie jest naprawdę przerażające. Jednego dnia żyjesz, drugiego dnia umierasz. Sam fakt narodzin, śmierci jest taki po prostu bardzo, z jednej strony frustrujący, z drugiej strony fascynujący i piękny. No i właśnie nad tymi tematami warto się zastanawiać. Kończę to nagranie. Właściwie powinnam powiedzieć coś fajnego, coś miłego na koniec. To jest mój prywatny wideoblog, tylko oparty na jakichś takich krótkich faktach. Akurat zaczęło się od tego wypadku, ale nie mam za dużo materiałów na ten temat, więc to nie miał być film o tym. Też planuję różne takie wycieczki na Kopiec Kościuszki, czy gdzieś tutaj w okolicy Krakowa i na moich filmach pokażę Wam jakieś malownicze miejsca, gdzie... Ja ostatnio miałam dużo przykrości takich na YouTube. Dokuczają mi youtuberzy. Dziękujemy Wam za obejrzenie tego filmu. Jeśli po jego obejrzeniu macie mieszane odczucia, to uwierzcie, dalej będzie gorzej.
Kolejne warstwy Iceberga Uniwersum Eligavin opracujemy już wkrótce. A tymczasem zapraszamy Was na naszego Discorda Pijania Belweder. Jeśli podobają się Wam nasze filmy, to nie zapomnijcie nas zasubskrybować. Zachęcamy też do posłuchania naszego podcastu oraz rozmów Eligavin. Znajdziecie nas na Spotify. Oczywiście jako Pijania Belweder.